Wiosna. Chce się żyć. Nie dotykajcie. Spokojnie. Na pewno. Panie burmistrzu. Pilecki Witold. Sam pójdę. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazuje Pileckiego Witolda, Jezierskiego Romana, syna Juliana i Ludwiki z Oświęcimca, urodzonego 13 maja 1901 roku w Wilnie. Powierzam swoją duszę Panu Bogu. W imię Ojca... Wystarczy! Wyznania rzymskokatolickiego. Przysięgam Cię wierne Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. Widzicie, to naprawdę dla mnie? Aż do ofiary mego życia. Wielokrotną karę śmierci. Tak mogła wyglądać ostatnia droga rotmistrza Witolda Pileckiego. Do dziś szukamy miejsca pogrzebania jego szczątków.